Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. W ciągu tego nadchodzącego tygodnia układ niżowy zacznie powoli ustępować miejsca pogodnemu wyżowi, który zapewni nam więcej słońca. Za tym wyżem zaczną napływać do nas także masy cieplejszego powietrza. Ta noc na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jedynie na wschodzie i północnym wschodzie jeszcze układ niżowy i strefa frontu, a zatem tutaj chmury i opady deszczu. Zacznie ustępować także wiatr, nie będzie już tak dokuczliwy, a na termometrach w nocy od 6 do maksymalnie 8 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie w okolicach Gdańska, tutaj około 9 stopni. Jutro prawie w całym kraju i to przez cały dzień będzie dość pogodnie, z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jedynie na północnym wschodzie i częściowo jeszcze na wschodzie strefa frontu, a zatem chmury i opady deszczu. Na termometrach jutro od 16 do 17 stopni na wschodzie, przez 17 stopni w centrum i od 20 do 22 stopni maksymalnie na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie bardzo pogodna, z licznymi przejaśnieniami, z temperaturą od 6 do maksymalnie 8 stopni w Brodnicy. Natomiast jutro czeka nas całkiem pogodny i słoneczny poniedziałek z temperaturą od 17 do maksymalnie 18 stopni. Z każdym dniem będzie też więcej słońca i więcej i wyższa temperatura. Natomiast ciśnienie spada jutro 1007 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.